Plebiscyt Aktywny Senior Roku organizowany jest przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej po raz piąty. Ta wspaniała idea została zainspirowana przez Radę Seniorów, jest i będzie kontynuowana mimo czasem występujących trudnych okoliczności. Celem plebiscytu jest promowanie i wyróżnianie osób starszych, które odznaczają się aktywnością społeczną, przełamują stereotypy dotyczące osób starszych i mogą stać się wzorem do naśladowania dla innych osób. Kandydaci to osoby charakteryzujące się aktywną postawą, zaangażowane w różnorodną działalność społeczną na terenie naszego miasta, na rzecz środowiska senioralnego, ale także otwarte na współpracę międzypokoleniową. To osoby gotowe na nowe wyzwania, nie znające lęku przed przyszłością, śmiało biorące to, co życie daje tu i teraz. Nie sposób zaprezentować wszystkich zalet kandydatów. Szanowni Państwo, ja się bardzo cieszę, że jest taka aktywność Senior Roku i tak dalej. Jest to możliwość też między innymi spotkania się z Państwem i Państwo we własnym gronie. Każdy z Państwa na tej sali jest jednym wielkim zwycięzcą, a dla mnie, Szanowni Państwo, największą nagrodą w dniu dzisiejszym jest to, że mogę być z Wami. Życzę Państwu wiele przyjemnych wrażeń w dniu dzisiejszym, w ten popołudnie i wieczór, śmiechu, radości, a przede wszystkim zdrowia, wielu przyjaciół i dzielcie się tą wiedzą, radością z tym młodszym pokoleniem, aby te właśnie najważniejsze i najlepsze cechy i walory, które Państwo posiadacie, to młode pokolenie mogło przyjąć. W moich dłoniach dyplom dla laureata plebiscytu Aktywny Senior Roku 2023. Oczy moje widzą, że to jest pani. Jej imię zaczyna się na pierwszą literę alfabetu, a jest to pani Anna Jurczyga. Pani Aniu, serdecznie zapraszam. Jest to dla mnie naprawdę i zaszczyt, i zaskoczenie. Zaszczyt tym bardziej, że znalazłam się wśród osób tak bardzo aktywnych i właściwie każda z tych osób zasługiwała właśnie na takie wyróżnienie. Bardzo serdecznie gratuluję wszystkim nominowanym. Również chciałam podziękować z tego miejsca pani dyrektor Domu Opieki Samarytanii, która mnie nominowała do tego tytułu Aktywny Senior 2023 roku. Chciałam też podziękować Kapitule, która obdarzyła mnie tym zaszczytem.